Państwa bardzo serdecznie. Anita Ekter, Nowości Grudziąckie. Anita Grandazis, Telewizja Kablowa, Spółdzielni Mieszkaniowej. Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej przedwyborczej debacie. Witam Panie. Mariolę Sokołowską, kandydatkę na prezydenta Grudziądza z ramienia Komitetu Wyborczego Wspólny Grudziądz. Kandydatkę na urząd prezydenta Grudziądza reprezentującą Komitet Czas Grudziądza. Pana posła Janusza Dzięcioła, kandydata na prezydenta Grudziądza z Komitetu Koalicja Janusza Dzięcioła. Witam pana Andrzeja Wiśniewskiego, kandydata na prezydenta Grudziądza z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. Partii Polska Razem Jarosława Grudziądza. Witam także urzędującego prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego, kandydata na prezydenta Grudziądza z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dzisiejsza debata, tak jak już wspomniałam, została zainicjowana przez Wyższą Szkołę Demokracji, a przygotowana przez redakcję Nowości oraz telewizję kablową Spółdzielni Mieszkaniowej, która to dzisiejsze wydarzenie rejestruje. Na sali obecny jest także dziennikarz Nowości Marcin Dudkowski, który również będzie to zadanie, to spotkanie rejestrował, ale mam jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, a mianowicie będzie kontrolował czas wypowiedzi naszych gości. Zasady muszą być równe, więc jeżeli jest czas na odpowiedź pół minuty, to musi być to pół minuty. Jeżeli będzie to minuta, to będzie to minuta. Dźwięk dzwonka właśnie będzie decydował o tym, że należy przerwać naszym gościom po prostu rozmowę. Proszę teraz moją koleżankę o przedstawienie schematu naszego dzisiejszego spotkania. Bo dzisiejsza debata podzielona jest na cztery części, cztery bloki. Za moment nastąpi taka autoprezentacja. Ważne, żeby ona była efektywna i efektowna. Na to Państwo macie 30 sekund. Potem nastąpi blok, który będzie dotyczył Grudziądza i spraw nam szczególnie bliskich. Tutaj pojawi się 6 pytań. Każdy kandydat będzie miał możliwość wypowiedzenia się przez minutę. Kolejny blok to pytania wzajemne kandydatów. Każdy z Państwa wylosuje kontrkandydata, któremu zada jedno pytanie. Czwarty blok to 3 pytania od studentów. Każdy z kandydatów odpowie na 3 pytania, które pojawią się właśnie z sali. Będzie oczywiście również pytanie na pożegnanie i takie ocieplenie wizerunku do naszego spotkania, czyli autoprezentacji. I rozpoczynamy od pan Dzieci. Na 58 z pierwszego zawodu filolog, po drodze studia z zakresu bankowości, ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem. Dwukrotnie grudziądzanie powierzali mi urząd prezydenta Grudziądza. Byłem pierwszym prezydentem odrodzonego samorządu, pierwszym wybranym w wyborach bezpośrednich. Po drodze kierowałem jeszcze oddziałem dużej instytucji finansowej, kierowałem firmą w branży spożywczej, prowadziłem dużą inwestycję oraz wykonywałem i dalej wykonuję zlecenia dużych firm w zakresie marketingu. Nazywam się Janusz Dzięcioł, urodziłem się 60 lat temu. Do polityki trafiłem 12 lat temu. Byłem półtorej kadencji radnym, wiceprzewodniczącym rady tego miasta. Jestem 2 kadencje posłem. Od 38 lat jestem żonaty. Jestem ojcem jednej córki, 2 wnuczek. Z wykształcenia jestem socjologiem. Dziękujemy. Pani Janusz Wiśniewska. Dzień dobry. Proszę Państwa, Joanna Wiśniewska, jestem z wykształcenia politykiem socjalnym, socjologiem oraz mechatronikiem, tytułem inżyniera mechatroniki, dokładniej systemów energii odnawialnych. Myślę, że jestem odpowiednią kandydatką na stanowisko prezydenta. Jest to stanowisko administracyjne, wybierane w powszechnych wyborach. Zapraszam Państwa do głosowania. Mariola Sokołowska, mieszkam w Grudziądzu, mam 51 lat, syn 32 lata,
mąż żołnierz zawodowy. Pracuję na rzecz samorządu grudziąckiego od 16 lat, pełniąc różne funkcje i zajmując stanowiska takie jak w poprzedniej kadencji wiceprezydent Grudziądza, posłanka na Sejm RP czwartej kadencji. Dziękujemy. To mieszkańcy budują swoje miasto i to dzięki ich pracy i zaangażowaniu możemy mówić o rozwoju Grudziądza. Korzystając z okazji, pragnę podziękować Grudziądzanom za to, że mi zaufali i powierzyli funkcję prezydenta miasta. Proszę również o ten mandat w nadchodzących wyborach. Jestem dumny z tego, że nasze miasto przeszło tak ogromną przemianę, że wykorzystaliśmy naszą szansę i pozyskaliśmy miliony złotych, między innymi na inwestycje infrastrukturalne. Grudziądz dostał połączenie z autostradą i wiele innych inwestycji. Dziękujemy bardzo. A tak na rozgrzewkę. Prezentacja to jest blok. Tak, teraz przechodzimy do drugiej rundy pytań dotyczących problemów Grudziądza. Pierwsze pytanie, pani profesor. Wpływy do budżetu z podatków, nowe miejsca pracy, to miała Grudziądzowi zapewnić Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teren wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Jak to zmienić? Jak przyciągnąć przedsiębiorców, którzy przecież chętnie inwestują w strefie, ale częściej jednak w innych miastach? I tutaj ten człowiek pytanie odpowiedź rozpoczyna właśnie panu myśliciel. Tak? Szanowni Państwo, strefa ekonomiczna to jest naprawdę jakaś dziwna sprawa, która w Grudziądzu się dzieje. Po pierwsze dlatego, że od 8 lat ta strefa nie jest zagospodarowana. W mieście, które tak naprawdę ma tyle długów, że trudno je ogarnąć. To nie jest tak, że do strefy ekonomicznej przedsiębiorcy nie chcą aplikować. To wtedy, kiedy postanowiłem startować na urząd prezydenta, skontaktowałem się z trzema firmami. Dwie firmy są spoza Grudziądza i to wcale niedaleko, sąsiednich powiatów, i jedna firma grudziądzka, która bardzo chętnie w tej strefie zainwestowałaby swoje pieniądze. Okazuje się, że warunki, które oferuje dzisiaj prezydent miasta w Grudziądzu, tak naprawdę powodują to, że te firmy tu nie inwestują. Już samo wejście do strefy na warunkach, które są przez prezydenta Grudziądza oferowane, powoduje, że cała myśl projektu jest... Proszę skończyć myśl. Cała myśl tego projektu tak naprawdę nie gwarantuje zysku. Dziękuję pani Janowicz. Zgadzam, że każdy z Państwa będzie miał możliwość powiedzenia się jako pierwszy. Bardzo proszę. Więc tak, proszę Państwa, strefa ekonomiczna. Myślę, że należy, bo nie będę Państwu opowiadała, co można, co trzeba. W pierwszym, nie będziemy się okłamywać, należy zaprosić tych inwestorów. W tej chwili miasto Świecie, czyli powiat Świecki, nasi sąsiedzi, jak również Chełm, no tam się kończą. Skończyła się w Bierzynym strefa dla tych przedsiębiorców. W Chełmie też się kończy, więc należy podpisać umowy z naszymi sąsiadami i próbować ściągnąć tutaj przedsiębiorców, inwestorów do naszego miasta, żeby rozwijać przede wszystkim tę strefę i uzbrajać, tak? Czyli między innymi internet i tego typu sprawy. Dziękuję. Pani Mariola. Nasza strefa grudziądzka dzięki panu prezydentowi i jeszcze poprzednikowi, panu Andrzejowi Wiśniewskiemu, na pewno zyskała na wartości. Jest naprawdę świetnie przygotowana do tego, żeby tutaj posadowili się inwestorzy. Jednakże dotychczasowe działania pokazują, że nie do końca promocja tej strefy i może warunki, o których wspomnieli przedmówcy, są do zaakceptowania przez przedsiębiorców. Dzisiaj widzimy, że przedsiębiorcy, badania pokazują jednak, że wolą lokować się, szczególnie zagraniczni, na północy i na południu Polski. My jesteśmy takim środkiem. W związku z tym należy podjąć działania, które może zweryfikują po prostu warunki, jakie się proponuje, i szukać przedsiębiorców z terenu kraju. Promować strefę w taki sposób, ażeby po prostu zachęcić inwestorów krajowych. Dziękujemy. Pomorska strefa ekonomiczna powstała w listopadzie 2007 roku i jest całkowicie zarządzana przez władze Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, a nie przez prezydenta,
Pomorska Strefa Ekonomiczna ma 115 hektarów w trzech miejscach. Przy drodze Łąkowej ma to około 2,3 hektara, na terenach byłego Stomilu 1,5 hektara i ponad 90 na granicznym. Na dzień dzisiejszy jest wykorzystane tych hektarów w 60%, to znaczy 65 hektarów jest wykorzystane. W strefie pomorskiej, strefie ekonomicznej jest w tej chwili 7 firm wybudowanych od podstaw i zatrudniają 877 pracowników. 600 nowych etatów jest zadeklarowanych przez firmę, która już wykupiła teren. Jest to firma spod Zielonej Góry, nazywa się Mr. Garden. Kolejne firmy, jak na przykład Branx, też kupiły już teren i będą się rozbudowywać. I te liczby wzrosną znacznie wyżej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do Andrzej Wiśniewski jeszcze. Przepraszam bardzo. Też sobie sam zadaję pytanie, czemu ta strefa jest pusta, bo to, że nie jest zagospodarowane, to mało powiedziane. Tego chyba nikt nie rozumie. Nie rozumie pan Janusz, ja też nie rozumiem, ale nie rozumie najgorzej, jak widać, gdzież prezydent miasta. Ale skoro Grudziądza nie ma tak naprawdę w profesjonalnych zbiorach ofert inwestycyjnych, skoro miasto nie ma wyspecjalizowanych służb marketingowych, skoro profesjonalną promocję zastępuje biuro podróży egzotycznych do Chin i Hiszpanii zamiast profesjonalnej promocji, no to trudno się dziwić, że ta strefa wygląda tak, jak wygląda. Zresztą przytoczone tu listy, liczby, nawet jeżeli są prawdziwe, to odniesione do potencjału i możliwości tej strefy i to, jakie mieliśmy z nią związane nadzieje, to one pokazują całą jakby nędzę tego pomysłu. I tak to niestety wygląda, ale nadal jest to oczywiście potencjał i szansa i musimy go w kolejnej kadencji zupełnie inaczej wykorzystać, jeżeli nie chcemy, żeby Grudziądz stał się wyspą bezludną. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytania dotyczącego szpitala Grudziądzkiego. W tym roku zakończyła się budowa, kubaturowa budowa szpitala, ale szpital cały czas jest rozwijany, budowane są nowe pracownie, wyposażony jest sprzęt. Nie jest jednak tajemnicą, że jest potężnie zadłużony. Chciałam zapytać Państwa, jak widzicie przyszłość szpitala? Czy za kilka lat będzie to nowoczesna, rozwinięta placówka? Czy być może grozi nam prywatyzacja, a być może jeszcze upadek nawet w Grudziądzkiej Leśnicy? Bardzo proszę, zaczyna Pani Janowska. Ja, proszę Państwa, mam wrażenie, że tutaj dążymy, obecne władze dążą do prywatyzacji tego szpitala. To znaczy, wydaliśmy ogromne nakłady pieniądzów na ten szpital. Jest nowoczesny. Ja się chełpię tym, że mamy w regionie taki duży szpital i właśnie blisko naszego miasta. Wspaniale. Myślę, że brakuje tutaj niestety lekarzy do pracy, ponieważ... Słucham? Dalej, no jest bardzo zadłużony, mało tego, włodarz naszego miasta dał tutaj rękojmę, tak, tych długów, to znaczy, że przekraczamy ustawę o finansach publicznych. Jeżeli doprowadzimy do upadłości naszego szpitala, to można spotkać taki sam los jak Skarżysko-Kamiennej, tak, czyli będziemy kolejnym miastem, które zbankrutuje. Dziękuję. Będąc prezydentem Grudziądza, z całą pewnością nie pozwolę na sprzedanie szpitala grudziąckiego. To, że szpital jest zadłużony, wynika z wielu czynników. Na pewno, niewątpliwie, po prostu nie opanowano finansów. Program naprawczy dla szpitala powinien być już w momencie, kiedy alarmował NIK w 2012 roku, kiedy zwracał uwagę prezydentowi na to, że trzeba podjąć natychmiastowe działania, ponieważ szpital utraci na koniec tego roku, co potwierdzają ekonomiści właśnie szpitala, płynność finansową, w związku z tym cały ciężar spadnie na miasto. No ale cóż, proszę Państwa, rozbudowa tego szpitala odbyła się przy ogólnej akceptacji społeczeństwa Grudziądza, nie tylko prezydenta. W związku z tym, że obecnie trudno jest po prostu wyjść z tej sytuacji, należy natychmiast przygotować program naprawczy. Dziękujemy. Pan Robert Malinowski. Szanowni Państwo, może kilka sobie tutaj spraw wyjaśnimy, że prywatyzacja w ogóle nie wchodzi w grę.
ustawowo, jeżeli by coś było, zadłużenie, jeżeli byłby dług nie do pokrycia, to jest zmiana formuły organizacyjnej funkcjonowania szpitala, czyli przekształcenie go w spółkę, gdzie miasto i tak byłoby właścicielem, więc to nie ma mowy o żadnej prywatyzacji. Zadłużenie szpitala bierze się tylko i wyłącznie z dwóch spraw, mianowicie z inwestycji około 150 milionów, z wyposażenia, które jest 75 milionów oraz, szanowni państwo, z nadwykonań, czyli z nadlimitów, czyli z leczenia więcej ludzi niż to jest zaplanowane i te nadlimity nie są spłacane. Tych nadlimitów mamy 63 miliony. Szpitale wszystkie w Polsce, wszystkie jednostki służby zdrowia będą zawsze funkcjonowały w pewnym niebycie, bo mają kontrakty tylko na rok. Tak jak wiele firm wykonawczych i handlowych ma na rok, tak samo szpital podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia tylko na rok. Co będzie za rok, nikt nie wie. Szanowni państwo, do tej pory budżety szpitala... Szpital jest naszym wspólnym dobrem i taką rolę może spełniać, ale po pierwsze źle zarządzamy, nie wykorzystuje możliwości, jakimi w rzeczywistości dysponuje, a przede wszystkim jest jednym wielkim długiem. No i to rodzi największy niepokój, tajemnicze transfery ze spółki widno, bo jakim są ludziowskie inwestycje medyczne, zabezpieczanie ich majątkiem budowanego tyle lat szpitala, no budzą bardzo poważny niepokój. Mogę powiedzieć jedno, że ta sytuacja wymaga natychmiastowej sanacji sytuacji szpitala i mogę oświadczyć, że po moim zwycięstwie wyborczym robienie lodów zapowiedzianych przez osłabioną panią Sawicką na Grudziąckiej Służbie Zdrowia będzie po prostu niemożliwe, zostanie uniemożliwione. Szanowni państwo, ręce odpadają. Po pierwsze dlatego, że te 323 miliony prawie, o których mówi Izba Obrachunkowa, to tak naprawdę jest nie wszystko. Szpital jest nie jakby, a na pewno kreatywna księgowość, gdzie tych długów szpitalnych na pewno jest o wiele, wiele więcej. Pamiętacie państwo konferencję prasową, gdzie pokazywałem raporty NIK-u. Od tego momentu tam były zapisane takie sytuacje, gdzie miał być prowadzony program na tarczy. Pan dyrektor szpitala w dyskusji telewizyjnej ze mną twierdził, że szpitalowi nie potrzeba żadnych naprawczych projektów, po czym za dwa tygodnie w Gazecie Pomorskiej powiada, że szpital trzeba restrukturyzować. Tak naprawdę to jest jakaś kreatywna, jakaś taka wesoła działalność pana dyrektora, który już dzisiaj, ten szpital już dzisiaj tak naprawdę dla Grudziądza jest sprzedany, bo obojętnie kto te wybory wygra, przyjdzie człowiek, który dawał pieniądze na ten szpital i powie państwo wybaczcie, albo pieniądze, albo mój szpital. Dziękujemy bardzo. Kolejne, trzecie pytanie dotyczy bezrobocia i zacznę tutaj od liczb. Stopa bezrobocia w 2002 roku wynosiła prawie 32%. W 2006 roku około 30%. W 2010 ponad 20%, a ostatnie dane z sierpnia pokazują 17%. Patrząc z perspektywy lat, liczby maleją, ale ciągle nie satysfakcjonują. Czy jednocyfrowa stopa bezrobocia jest w Grudziądzu możliwa i jak można ją osiągnąć? Teraz zaczniemy od pani Marii Sokołowskiej. Proszę państwa, bezrobocie w Grudziądzu nie jest naszą chlubą, ale właśnie prezydent Grudziądza powinien jako pierwszy torować drogę dla firm, które stworzą stałe miejsca pracy. Dzisiaj wielu przedsiębiorców korzysta ze środków unijnych. Czy one do końca są właściwie dobrze wykorzystane? Proszę państwa, adresowanie robót publicznych i staży to tylko są półśrodki. Prezydent ma duże możliwości, ażeby zweryfikować istniejące już, obowiązujące, tak powiem, podatki w Grudziądzu, tak ażeby po prostu istniejące lokalne firmy mogły udźwignąć ciężar kosztów pracowniczych, bo one są najwyższe. W związku z tym uważam, że stoi przed nami bardzo duże zadanie. Rozmowa, poważna rozmowa ze wszystkimi przedsiębiorcami na temat ich funkcjonowania w mieście, bo oni dla nas są najważniejsi. Szanowni państwo, z naszym bezrobociem w Grudziądzu to rzeczywiście jest zagadkowa sprawa. Dzisiaj mamy 17,1% osób bezrobotnych.
W ciągu mojej kadencji ostatniej udało się zmniejszyć to bezrobocie z 7784, będę mówił liczbowo, do 5673. To jest o 30%, jeżeli chodzi o ilość bezrobotnych. Natomiast, Szanowni Państwo, w tym samym czasie zostało wykreślonych za odmowę pracy, którą oferowali pracodawcy, 4038 osób w 2013 roku. W tym roku, w 2014, zostało wykreślonych z ewidencji za odmowę wykonania pracy 3318 osób. Szanowni Państwo, firmy grudziąckie, które piszą, że zatrudnią bezrobotnych, nie mają gdzie tych bezrobotnych po prostu znaleźć. A jest firma, która nazywa się Limito, która już w Grudziądzu nie szuka, bo wyczerpała wszystkie możliwości poszukiwania bezrobotnych w Grudziądzu i jeździ w terenie. Zapotrzebowanie na osoby pracujące jest dzisiaj około 1000 osób, których nie mogą pracodawcy znaleźć. Tu mam konkretnych pracodawców, którzy poszukują ludzi w Grudziądzu. W gruncie rzeczy badania, które przed chwilą tutaj padły, ja też dużo mówią. Otóż, proszę Państwa, nie będę się rozwodził nad samym bezrobociem, które jest ciągle bardzo wysokie, ale w Grudziądzu ogromnym problemem jest tak zwany obszar pracy pozornej, która nie pozwala grudziądzawom, tysiącom grudziądzach na godne życie. To są niekończące się staże, to jest praca za 4 czy 6 zł za godzinę i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że nieporozumieniem jest wskazywanie na największą atrakcyjność Grudziądza jako na tanią siłę roboczą. Szkoda, że mając taką tanią siłę roboczą, nie mamy równie tanich prezydentów miasta. To by się pewnie przydało. I ja rozumiem, że pan Robert Malinowski liczył na to, że znacznie większa grupa Grudziądza wyjedzie na zmywak do Londynu. No, zawiedliśmy go. Liczył również na mój wyjazd, co kiedyś powiedział. No, też zawiodłem. Przepraszam w imieniu tych wszystkich Grudziądzan, którzy jednak wbrew wszystkiemu postanowili w tym mieście trwać. A jedna z was do tego jest tak. Dobrze, dziękuję. Pan Jan Szczęcioł. Jednocyfrowa stopa w Grudziądzu pewnie jest możliwa, ale wtedy, kiedy naprawdę będziemy starali się to bezrobocie zlikwidować. Mówiąc o tym bezrobociu i o tym, żeby była jednocyfrowa stopa bezrobocia, musielibyśmy wrócić z powrotem do strefy ekonomicznej, do tych wszystkich grup, które są w mieście. To wszystko trzeba zrobić. Ale proszę Państwa, bezrobociem, jeżeli będziemy bezrobociem administrowali, to ono będzie trwało, bo dzisiaj będzie miało 16%, jutro będzie miało 18%, a był taki czas, kiedy w Grudziądzu było 23% bezrobocia i to jeszcze niedługo, bo to są zimowe okresy tego roku. Więc jeżeli nie będziemy tym bezrobociem zarządzali, jeżeli nie poznamy jego dokładnej struktury, co z tego, że pan prezydent tam mówi, że mamy dzisiaj około 5000 ludzi bezrobotnych, ale prawie 4000 z tego to są kobiety. Proszę mi powiedzieć, jak w Urzędzie Pracy jest to zorganizowane, żebyśmy mogli szukać tych miejsc i dla mężczyzn, i dla kobiet. No przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, czym jest czym jest stopa bezrobocia. Jeżeli masowo ludzie opuszczają nasze miasto, zmniejszy się tym samym stopa bezrobocia, tak? No nie ukrywamy tego. Więc jakie trzeba tutaj środki przedsięwziąć, aby doprowadzić do tego, żeby to była jedno, tak, cyfrowa stopa bezrobocia. Proponuję na początek wprowadzenie informacji, która dochodzi do wszystkich. Jakie to firmy właśnie proponują tą pracę i za jakie pieniążki. Faktycznie, jeżeli wyjeżdżamy do Chin i proponujemy, żeby Chińczycy otwierali u nas fabryki, to czego my oczekujemy od tej Polski? Że czym będzie ta Polska? Będzie gorszą, tanią siłą roboczą niż Chiny? Myślę, że to wszystko. Przechodzimy do kolejnego pytania. Znajdujemy się tutaj wśród ludzi młodych, ale kolejne pytanie dotyczyć będzie seniorów. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, osób starszych przybywa w całej Europie. Europa jest kontynentem ludzi starzejących się. Chciałam zapytać Państwa o to, jaką mielibyście Państwo ofertę dla seniorów, bo są to bardzo często ludzie aktywni, otwarci na różne wyzwania. Bardzo proszę, by nas zaczynać na drogę. Szanowni Państwo, oczywiście seniorzy jest to grupa osób, która będzie się zwiększała z roku na rok, jako że zwiększa się długość życia i w Polsce, i zwiększa się długość życia i w Grudziądzu. Więc trzeba ten okres postarać się zagospodarować i coś zaproponować.
My w tej chwili proponujemy przede wszystkim programy profilaktyczne, zachęcić wszystkich seniorów, jak największą ilość do tego, żeby korzystali z trzech rodzajów programów profilaktycznych ochraniających zdrowie, bo niestety na starszym wieku różne są sprawy zdrowotne. To są programy organizowane przez szpital, organizowane, współfinansowane przez marszałka i współfinansowane przez Grudziądz. To jest coś konkretnego. Organizujemy dużą ilość imprez rekreacyjnych skierowanych dla seniorów, jak w naszym ośrodku nad Jeziorem Rudnickim marsze, różnego rodzaju spacery. Organizujemy również spacery z przewodnikami, którzy są opłacani przez miasto. Będziemy się starać również propozycje edukacyjne, czyli takie spotkania, które będą rozwijały ich zainteresowania. Rzeczywiście problem seniorów może wkrótce stać się najważniejszym problemem Grudziądza, jeżeli dalej będziemy prowadzili politykę wypychania na zachód i wypychania z miasta ludzi młodych. Ale oczywiście seniorzy są cenną wartością Grudziądza, szczególnie jak się ostatnio gdzieś stwierdziłem, ci starego portfela, ponieważ to są ludzie, którzy przynajmniej mają w miarę godziwe emerytury i mają za co żyć, czego wielu młodszych często powiedzieć się nie da. Oczywiście powinniśmy w jak największym stopniu raz wykorzystać ich doświadczenie i starać się, aby utrzymali swoją aktywność do późnego wieku, ale myślę, że temu miały też służyć te wszystkie przedsięwzięcia, które miały zmienić charakter Grudziądza z miasta przemysłowego, którym już nigdy nie będzie, na miasto między innymi żyjące z rekreacji, z usług leczniczych, balneologicznych i tak dalej. Przede wszystkim była to oferta kierowana do Grudziądza młodych, którzy mieli na tym zarabiać i tam znajdować pracę, ale również do seniorów, którzy dzięki temu mieli zyskiwać dodatkową opiekę i wypoczynek. Szanowni Państwo, ja miałem ostatnio, niedawno temu, chyba dwa tygodnie, czy nawet nie dwa tygodnie, tydzień temu, w niedzielę byłem na spotkaniu w Dni Seniora. I przykro mi było, kiedy zapytałem, czy prezydent Grudziądza złożył im życzenia. Okazało się, że nie złożył, proszę Państwa. Więc ja w jego imieniu te życzenia składałem. Myślę, że pan prezydent nie będzie miał pretensji, bardzo się cieszyłem. My w swoim programie gospodarczym mówimy o tym, że utworzymy taki dom pracy twórczej. Właśnie tam chcemy skupić, ale i zintegrować te środowiska senioralne, które mogłyby zajmować się tym, co ich interesuje. Jak będą chcieli, są dzisiaj kluby seniora, które śpiewają, będą śpiewały. Są kluby seniora, które malują, będą malowały. Ale to jest też to, co zrobiliśmy tutaj z mojej inicjatywy przy waszej szkole. To jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szkoda, że Uniwersytet Trzeciego Wieku, który tutaj działa przy waszej szkole, jest tak kiepsko wspomagany przez to miasto. Dziękuję. Proszę Państwa, dla seniorów też właśnie chciałam też podzielić się tym, co pan poseł. Jak najbardziej Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dodatkowo musimy też pamiętać o tym, o czym na pewno socjologowie wiedzą, że średnia wieku, do którego się dożywa, to jest około 70 lat. Więc musimy skierować nasze działania do osób powyżej 40 roku życia do 70. Dla tych osób, które mamy w wieku 60-70 lat, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rehabilitację. Pozwolić na przykład solankom, skoro już są, na start w konkursach do Narodowego Funduszu Zdrowia i na przykład uruchomienie ponowne triokomory. Dalej, dla osób po 40, przepraszam, tak przeskoczę, po 40 roku życia można na przykład wejść w umowę tutaj z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika lub Białymstoku i otworzyć studia bezpłatne popołudniowe dla osób po 40 roku życia. Jest taki program. Proszę Państwa, z całego tego, nie wiem, czy mogę powiedzieć, proszę Państwa, z całą pewnością należy się jak najwięcej działań skierowanych do seniorów, ale nie tylko. Młodzi ludzie też chcą w odpowiedni sposób spędzać popołudniowy czas. W związku z tym powołam Centrum Organizacji Pozarządowych, przeznaczę na ten cel budynek tak, ażeby seniorzy i wszyscy inni, którzy mają ochotę wspierać się w różnych działaniach społecznych, mieli tam swoje miejsce. Nie mogą być rozproszeni w różnych częściach miasta, bo to im nie służy.
można utrzymać, bo ktoś zapyta skąd pieniądze, właśnie z projektów. Można finansować funkcjonowanie takiego centrum. Ja złożyłam taką propozycję w ostatniej, w poprzedniej kadencji panu prezydentowi Malinowskiemu, ale rozumiem, że ze względów finansowych pewnie to nie mogło być zrealizowane. Nadchodzi ten czas, właściwie godzina zero, że już wszystkie organizacje pozarządowe muszą mieć w końcu swoje miejsce i godziwe warunki. Dziękujemy. Jasna. Właśnie dwukrotnie padło już słowo Solanki. Jarosław Grudziącki w pokładach podziemnych wód solankowych, które przecież należą do najlepszych krajów pod względem wielu parametrów leśniczych. Nie będziemy jednak pytać Państwa o szczegółowy skład, bądź tablicę Mendelejewa, ale o lokalizację kompleksu. Czy ta przy warszawskim jest odpowiednia? Czy może warto zainwestować w tę nową lokalizację, nowe obiekty nad Jeziorem Górnickim? Plan szczegółowy jest opracowany. Jaka jest Państwa opinia na ten temat? Teraz podam jest uczniowa Pan Czy powiem, że ten plan, który został przygotowany na Jeziora Lutnickiego, jest po prostu niewykonalny. Zapowiadano sprawdzić, czy zlecając ten projekt, czy da się go wykonać. Natomiast jeżeli chodzi o same Solanki, no to uważam, że te wielkie nadzieje, które wiązaliśmy kilka lat temu, zostały kompletnie zaprzepaszczone. To, co zrobiono w ciągu półtora roku, tylko tyle mieliśmy na to czasu, zostało przez ostatnie 8 lat zdewastowane. Co gorsza, no, również zburzono pozytywny wizerunek tych źródeł, co jest odbudować najtrudniejsze do odbudowy. Myślę, że trzeba dzisiaj wrócić i do odwagi, i rozmachu tamtego myślenia o wykorzystaniu solarek. Trzeba wrócić do rozbudowy tej części balneologicznej. Myślę, że jednak w lokalizacji tej przy ulicy, niedaleko szpitala, przy ulicy Warszawskiej, należy wrócić do koncepcji osiedla u źródła i do koncepcji rozbudowy tej części rekreacyjnej, już nie związanej z solankami, a z parkiem wodnym i stałorośnym. Szanowni Państwo, ja w dużej mierze podzielam to, co mówił Pan Prezydent Wiśniewski, ale ja myślę, że dzisiaj sytuacja solanek jest taka i ja rozwiązywałbym ją w ten sposób. Ja dzisiaj bym te solanki, które zostały zrobione wtedy, kiedy ja miałem przyjemność być radnym, a Pan Prezydent Wiśniewski prezydentem, tak naprawdę zgadzam się z tym, że zostały zdewastowane. W związku z tym, żeby ich jakby funkcje i przywrócić ich działalność, chciałbym je przekazać do szpitala i stworzyć oddział balneologii, włączyć je do struktur szpitala, ale między innymi pozyskać też pieniądze z Narodowego Funduszu Pracy. Myślę, że to ustabilizowałoby sytuację finansową, jaka dzisiaj w tych solankach jest, bo jest zła. A faktycznie przejść do projektu stworzenia nowego obiektu. Nie wiem dzisiaj i wcale nie będę tutaj kombinował, czy on ma być w Rodniku, czy on ma być w innym punkcie miasta. Wiem tylko, że ta wizualizacja, która została przygotowana przez zespół, który powołał prezydent, kosztowała 250 tysięcy złotych i ona nic nie wniesie. Jeśli chodzi o włączenie do szpitala, to już było, ale jest to dobry pomysł z wykorzystaniem tego, co tam zostało zainwestowane, żeby to znowu nie zostało po prostu wyrzucone, tak? Zmarnotrawione te pieniądze, bo to były nasze pieniądze, proszę Państwa. Powinnam zadawać pytania tutaj, ale skoro jest to moja wypowiedź. Więc tak, koszty przeprowadzenia tego dzięki włóknom szklanym do Rudnika są ogromne. Dalej, utrata ciepła, też to jest dość spory kawałek. Faktycznie, widząc na stronach grudziąckich, jak to ma wyglądać, w zależności od tego, ile osób tam będzie zatrudnionych, tym bym to wzięła pod uwagę. Jest to troszeczkę niewykonalne, ponieważ jest to w lesie, więc, no, proszę Państwa, do basenów to będą wpadały te liście. No, mamy 4 pory roku, to jest Polska, tak? Nie oszukujmy się. Gdyby to, i to druga sprawa, będziemy musieli część tych drzew wyciąć, a te nasze lasy tak naprawdę giną. Jeżeli mówimy o ekologii, ja bym się nastawiała na grudziąc ekologiczny. Możemy zrobić te baseny betonowe i korzystać z tego nadal. Tak? Znaleźć inwestora przede wszystkim, nie my z naszych inwestorów. Proszę Państwa, solanki grudziąckie na pewno są bardzo cennym naszym źródłem. Ba, nawet powiem więcej. Solanki mogą być naprawdę wykorzystane i tworzyć nowe miejsca pracy. I taka perspektywa przed nami jest. Tylko
wydaje mi się, że to właśnie mieszkańcy muszą zdecydować, bo nic o mieszkańcach bez mieszkańców. W związku z tym, że po prostu stoimy, zapomnieliśmy o pierwszym temacie, szpital. Szpital, w związku z tym należy wybierać. Uważam, że zaprzepaszczono pewną szansę wprowadzenia tam sprawnego zarządzania. Ja ubolewam nad tym, że po prostu kiedy nie było możliwości efektywnego wykorzystania tych solanek, po prostu nie zrobiono czegoś, co by rozwinęło te solanki. Ale tak jak mówię, ludzie, czyli mieszkańcy miasta płacą, mieszkańcy wymagają i mieszkańcy o tym zdecydują. Szanowni Państwo, aktualne solanki, które mieszczą się przy ulicy Warszawskiej, były budowane w sposób chałupniczy i absolutnie nietechniczny. Więc dzisiaj solanki służą na cele rekreacyjne oraz również częściowo na cele lecznicze. W 2012 roku powołałem zespół specjalistów z całej Polski, najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach, w związku z przygotowaniem przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania potencjału wyjątkowych solanek. I specjaliści wskazali nową lokalizację nad jeziorem Rudnickim. Były publiczne spotkania, odpowiedzieli na wszystkie pytania. Przedsięwzięcie o takim zasięgu wymaga jednak bardzo szczegółowych analiz, badań i konsultacji. Nie możemy sobie pozwolić, aby taką inwestycję realizowano na dużą skalę w sposób chałupniczy. Przypomnę, że ta inwestycja, nowa lokalizacja jest wpisana do strategii rozwoju województwa do 2020 roku i planujemy ją rozwinąć w partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli z udziałem inwestora prywatnego i z dofinansowaniem unijnym. Dziękuję bardzo. Skoro mowa o dofinansowaniu unijnym, to ostatnie wydanie w tym bloku dotyczy właśnie nowej perspektywy. Chciałam zapytać Państwa, co można jeszcze zrobić dla Grudziądza, korzystając w kolejnym rozdaniu z unijnego wsparcia? Rozpoczynam na tym szczęście. Proszę Państwa, to jest bardzo trudne pytanie z tego względu, że znając tą sytuację, jaka dzisiaj jest miasta, tak naprawdę musimy wiedzieć, czy będzie nas stać na to, żebyśmy po tą perspektywę sięgnęli. Jeżeli dzisiaj bierzemy kredyty po to, żeby spłacać kredyty, no to wyobraźcie sobie Państwo, to jest tak naprawdę skraj przepaści, nad którą według mnie dzisiaj stoimy. Jeżeli faktycznie będzie taka możliwość, że po to, żebyśmy mogli sięgnąć po tą nową perspektywę, musimy zrobić jeden wielki audyt w tym mieście. Musimy tak naprawdę wiedzieć, ile w mieście jest długów, ile w szpitalu jest długów, ile na jak mocno zadłużony jest budżet miasta, bo przypomnijmy, radni już dzisiaj są informowani o tym, że następne 70 milionów kredytu przez nasze miasto ma być wzięte. To będzie już prawie 300 milionów, na 300 milionów będzie już prawie zadłużony budżet. Ja jestem przekonany, że jeżeli spełnimy to, o czym mówimy, jeżeli uruchomimy naprawdę do końca strefę, będzie można sięgnąć po tą nową perspektywę. Pani Januszewska. Więc tak, po ostatnich konferencjach w mediach zarzucano mi, że tutaj jestem za panem Malinowskim. Proszę Państwa, więcej, ja nie neguję tego, co zrobił, tylko w jaki sposób zrobił, tak? O czym mówimy? Mówimy w tej chwili między innymi o planach społecznych rewitalizacji miasta. Pan prezydent chociażby, to są te plany, które będą podjęte przez Unię Europejską również, dofinansowane, bo w dwóch kierunkach będą szły te fundusze, czyli pomocy socjalnej dla najuboższych i drugi to są nowoczesne, innowacyjne technologie. Tak? To są te inwestycje, do których ja jestem przygotowana na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o moje wykształcenie, ponieważ wcześniej prezydentem nie byłam. Teraz jeśli chodzi o to, tutaj pewne blokady w mieście są. Między innymi jest kamienica, która sięga XII-XIII wieku, widać ją z ratusza. Jest to kamienica kościelna numer 31. Widać na ślimka, rozpada się parcia, dalej jest do trzeciego. Z ciekawości jest, że to prywatna kamienica pana Jotko. To właśnie. Jotko. Nie wiem, tutaj jest pan Jotko, w każdym razie. No nie mogę być nazwiska, ale prywatna kamienica, na której mam właśnie prywatna, no jaki ma pan wpływu? Przecież. Dobrze, nie. Pani Marino. Szanowni Państwo, dzisiaj wiemy o kwocie
która została wynegocjowana dla Polski. Nie ma jeszcze szczegółowego podziału funduszy unijnych. W związku z tym wiemy tylko, jakie są przesłanki. Śledząc doniesienia międzynarodowe i właśnie pertraktacje, właśnie w Unii Europejskiej zastanawiają się nad tym, żeby zmienić podział tych środków ze względu na pewne zagrożenia i przeznaczyć na zbrojenia. W związku z tym do końca dzisiaj trudno jest powiedzieć. Nie będę obiecywała Państwu tego, czego nie wiem, do czego będziemy jeszcze zobowiązani. Uważam, że każda rzecz, która, o którą będziemy wnioskować, bo wiadomo, że będzie potrzebny wkład własny, muszą decydować mieszkańcy, konsultacje społeczne. Nie może być tak, że popadamy w spiralę długów i po prostu nie stać nas na nic. Wybudujemy coś, co potem jest tylko podróbką. Nie można. Ja rozumiem, że pytanie brzmiało o perspektywę unijną. Tak, tak, tak. Co jeszcze można... Więc ja się nie będę odnosił do tych tutaj nieprawdziwych historii, które padły przed chwilą. Proszę Państwa, w planie rozwoju miasta, który ogłoszę 20 października, będą się znajdowały szczegóły. Nowa perspektywa unijna premiuje transport niskoemisyjny, a więc takie formy transportu, które będą jak najmniej emitowały tlenku do powietrza. Między innymi tramwaje i między innymi autobusy elektryczne. Zamierzam rozbudować linię tramwajową do szpitala i dokonać zakupu autobusów elektrycznych. Mówię to w sytuacji, kiedy nie wiem, jakie będzie dofinansowanie, bo jeszcze nie mamy RPO, nie mamy regionalnego programu operacyjnego, który jest w tej chwili negocjowany. Pan marszałek negocjuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. I przypomnę, że jeżeli taki program będzie, to wymaga zatwierdzenia przez Brukselę indywidualnie każde województwo. I wtedy mogę mówić o szczegółach. Zamierzam rozbudować również tereny rekreacyjne, na przykład Las Rudnicki, jeszcze bardziej dla celów rekreacyjnych i otoczenie jeziora Rudnik, żeby tylko te trzy rzeczy powiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Kontynuując ostatnie zdanie, które bardzo mojego przedmówcy, jeszcze bardziej zadłużyć Grudziądz, jeszcze bardziej obciążyć go kosztami nowych inwestycji, ponieważ pieniądze unijne, tak jak każde pieniądze, można wydawać mądrze i głupio. I obowiązuje taka zasada, że jak są to pieniądze unijne, to można je wydać głupio. Otóż ja się z tym nie zgadzam. Buntuję i uważam, że z takim wydawaniem pieniędzy w Grudziądzu trzeba skończyć. Pieniądze unijne muszą zostać zainwestowane w przedsięwzięcia ewidentnie dochodowe, podnoszące potencjał dochodowy miasta i prozatrudnieniowe, czyli takie, które dadzą Grudziądzanom pracę. I tylko takie inwestycje w nowej kadencji będą realizowane, jeżeli ja będę za to odpowiadał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnych pytań. Tym razem będą to pytania wzajemne. Każdy z kandydatów wylosuje osobę, która zada pytanie. Ja siebie wylosowałem. Pan do inwestycji zapoczątkowanych przez Pana i zakończonych przez obecnego prezydenta. Czy poszły one w dobrym kierunku i czy w obecnej formie są tym, o czym Pan myślał, zaczynając te inwestycje?
Przypominam, że No cóż, oczywiście jestem zadowolony z wszelkich inwestycji, które pan Robert Małęcki kontynuował, bo przede wszystkim większość ich zarzucił i nie podjął. Natomiast rzeczywiście realizował główną inwestycję, jaką była budowa trasy średnicowej i przebudowa układu komunikacyjnego Grudziądza. Tyle tylko, że na skutek ewidentnych popełnionych błędów zaraz w roku 2007 trasa średnicowa, która powinna być ukończona i miała być ukończona na jesieni 2009, najpóźniej wiosną 2010 roku, na tyle sezonów budowlanych była planowana, kończona jest właśnie teraz i to w okrojonym zakresie. Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma? Oczywiście, że ma, ponieważ tak naprawdę ta inwestycja to był wyścig z Toruniem o to, które z miast i która z dróg krajowych, czy 16 prowadząca do węzłu autostradowego w Grudziądzu, czy 15 prowadząca do węzłów autostradowych w Toruniu, będzie główną trasą prowadzącą z Prybałtyki, obwodu kaliningradzkiego i tak dalej do autostrady A1. Obawiam się, że prawdopodobnie przez to opóźnienie ten wyścig przegraliśmy. Ja chciałabym do pana Janusza Dzięcioła. Kolejną szansą na rozwój regionalny jest tak zwany ZIT, zintegrowane inwestycje terytorialne. Co na ten temat może pan powiedzieć, z kim miasto podpisało już umowę? No właśnie ja muszę pani powiedzieć, że ze zdziwieniem przeczytałem, kiedy w Grudziądzu ma być budowane Muzeum Chleba. Tak naprawdę powiem szczerze, z całym szacunkiem dla chleba i dla muzeum, chciałbym wiedzieć, czy naprawdę nie ma u nas jakichś ważniejszych inwestycji, które powinniśmy czynić. W tym zintegrowanym, w tym ZIT-cie akurat niewiele jest inwestycji, które dotyczą Grudziądza. I powiem szczerze, wcale się temu nie dziwię, bo mając tą perspektywę długów, która jest w mieście, tak naprawdę niewiele można zaplanować, żeby do tego zintegrowanego, do tego ZIT-u wpisać swoje propozycje. Dlatego rozumiem, że to, co jest tam zapisane, to jest najważniejsze rzeczy, które w Grudziądzu są dzisiaj potrzebne. Pan Robert Malinowski. Ja mam pytanie. Tak, ja mam mojej koleżance zadać pytanie związane z edukacją. Jak pani ocenia sytuację oświaty w Grudziądzu w kontekście na przykład innych miast regionu Torunia, Wrocławia? Powiem tak. Wiele starań, ale wciąż niezaspokojone potrzeby. Z całą pewnością obniżyłabym liczbę uczniów w klasach ze względu na to, że po prostu są one zbyt liczne. Nauczyciel nie może prowadzić zajęć w 38-osobowej klasie, mówię o szkołach ponadgimnazjalnych. Ja nie mam czasu na wytłumaczenie tego. Wiele zrobiono, można poprawić wyniki, bo ostatnio znowu spadły, kiedy byłam wiceprezydentem, mieliśmy pierwsze miejsce, na przykład w województwie, w tej chwili w wynikach gimnazjalnych przedostatnie miejsce, ale muszą być zajęcia pozalekcyjne kierowane tylko i wyłącznie na przedmioty, z których są zdawane egzaminy. Niezła kondycja, powinno być jeszcze lepiej, a przede wszystkim młodzież i nauczyciele nie powinni zajmować się poszukiwaniem sponsorów na nagrody, tylko nauczaniem. To jest naszym obowiązkiem. Rodzice i pracujący wszyscy płacą podatki, powinni tego wymagać. Oczywiście to bardzo. To nie wszystko. Ja zadam pytanie panu prezydentowi. Otóż poważna służba sprawna, jaką bez wątpienia jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, bada sprawę wiceprezydenta Marka Sikory i stwierdziła, że została złamana ustawa antykorupcyjna i wnioskowała o jego odwołanie. Sąd Najwyższy, póki co nadal chyba najwyższy autorytet prawniczy w Polsce, mam nadzieję, że dla wszystkich, orzekł, że bezprawnie sprzedał pan lokatorów w budynkach TBS-u. Skutkiem tego będzie unieważnienie aktów notarialnych i ogromne koszty dla grudziąckich podatników. No to my za to zapłacimy. W jednym i drugim
przypadku pan ignoruje pan to rozstrzygnięcie, stwierdzając, że zarówno Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak i Sąd Najwyższy nie mają racji. Odbieramy to jako kpinę w żywe oczy z Grudziądzem i jako arogancję. Co pozwala panu na kwestionowanie opinii poprzedzonych śledztwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i orzeczeniem Sądu Najwyższego? Mogę o pytanie prosić? Tak, pytam, co pozwala panu na taką arogancję, żeby tak odnosić się do centralnej służby i orzeczeń Sądu Najwyższego? Takie jest pytanie. Szanowni Państwo, pan Wiśniewski Andrzej mówi nie na temat. Ja powiem w skrócie. Ja decyduję, co jest temat. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada oświadczenia majątkowe różnych ludzi, w tym wiceprezydenta Marka Sikory. Centralne Biuro Korupcyjne przysłało panu Sikorze protokół, który mi udostępnił, i wszystkie stwierdzenia w tym protokole kwestionujące cokolwiek u pana Sikory są sformułowane w ten sposób: prawdopodobnie, przypuszczalnie, być może. Nie zwalnia się pracownika na podstawie takich, żadnego pracownika, w tym Marka Sikory, na podstawie takich świadczeń. A co, dlaczego TBS, pan go TBS, TBS, proszę Państwa, TBS sprawa jest w sądzie apelacyjnym. To jest sprawa trudna ze względu na źle spisaną ustawę o TBS-ach. Szanowni Państwo, sąd apelacyjny, może by była łatwa, to by sąd apelacyjny nie pytał się Sądu Najwyższego o interpretację tych przepisów. Jest również odpowiedź interpretacyjna Sądu Najwyższego, która mówi, że w szczególnych przypadkach można to zrobić. Wtedy, jeżeli się środki finansowe zaczęły na budowę. I tu jest taki szczególny przypadek. To nie jest żadna ignorancja prawa, bo po prostu nie wiem, na takie coś jest. Nie, ja muszę pani powiedzieć, że ja mam pytanie do pani Joanny Wiśniewskiej i powiem szczerze, że ja jestem dla pani pełen podziwu. Dostaję pani do wyborów, że pani zrobiła swój komitet. To naprawdę w Grudziądzu, w naszym mieście, naprawdę nie jest łatwa sprawa. Ja chcę państwu powiedzieć, że mogę skorzystać chwilę. Wtedy, kiedy organizowaliśmy te komitety, ludzie dzisiaj się boją stawać do wyborów. A ja ze zdziwieniem pamiętam 80 lata, kiedy ludzie wszyscy chcieli iść do samorządu, kiedy wszyscy się do tego. Dzisiaj nauczyciele się boją, że nie będą mieli godzin, że ich wyrzucą z pracy. Lekarze nie chcą, bo ich nie zatrudnią albo w szpitalu, albo zajmą się ich prywatnymi lecznicami, które. A pytanie brzmi, ja bym chciał panią zapytać, czy zna pani jakieś inwestycje, które pan prezydent Robert Malinowski zrobił, a które tak naprawdę nie są korzystne dla nas? Chciałabym wiedzieć, jakie były plany właśnie tych inwestycji, gdzie tam jest czynnik ludzki, to znaczy, gdzie te plany generują zatrudnienie. Kolejna sprawa, tu przy okazji właśnie tej odpowiedzi. Proszę Państwa, za chwilę będą konkursy, powołane przez konkursy, komisje z Unii Europejskiej, gdzie odbędą się konkursy, i te inwestycje, które były dokonane między innymi w Grudziądzu, będą właśnie sprawdzały zasadność tych, a nie innych inwestycji. I myślę, że dla Unii Europejskiej najważniejszy jest czynnik ludzki. Dalej, dokładnie, odnośnie, leczy pan stronę, tak, jeśli chodzi o te właśnie unijne programy. Pani Mariolu, tylko tak szybko się odniosę, już są w ubiegunowe, dlatego pewnie pan Robert Malinowski podejmuje kwestię trakcji, rozszerzenia trakcji, ponieważ w tym kierunku będą one szły, czyli innowacje, technologia i czynnik ludzki, tak? Czyli pomoc najbiedniejszym. Dziękuję bardzo. Czwarty blok pytania z Szkoły Demokracji. Jedno proste pytanie mam do państwa. Z tym, że na wstępie tego pytania zaznaczam, że interesuje mnie tylko i wyłącznie konkretnie. Nie chcę ogólników, nie chcę typowo politycznych odpowiedzi. Konkrety. Pytanie brzmi: proszę każdego z kandydatów o podanie 5 konkretnych działań przeciwdziałających bezrobociu w Grudziądzu w stosunku do grupy wiekowej 30+. Oraz podać 5 rozwiązań i źródło finansowania każdego z 5 przedstawionych rozwiązań, uwzględniając zarobki na poziomie 3000 brutto.
bardzo, bardzo się cieszę. Mądre, konkretne pytanie. I powiem tak, żeby w Grudziądzu młodzi ludzie mogli pracować, mogli spełniać się zawodowo, to przede wszystkim muszą też mieć dość duży wybór zakładów pracy, żeby zgodnie z własnym wykształceniem, czy też ze swoimi pasjami podejmować właśnie taką pracę. Ale nie samą pracą, powiedzmy, człowiek żyje. Z całą pewnością w pobliżu dużych zakładów pracy, które są na przykład zlokalizowane przy szosie toruńskiej, wybudowałabym przedszkole razem z oddziałami żłobkowymi. Bardzo często blokadą do podjęcia pracy przez matki jest właśnie to, że nie mają co zrobić z własnym dzieckiem. Zmiany są nie takie. W związku z tym współpraca z pracodawcami, ażeby po prostu zorganizowali ten czas pracy inaczej dla matki. No nie były to konkretne. No ale jest minuta, pani zadała bardzo długie pytanie, no to poprosimy o czas dodatkowy. 5 konkretnych pytań, 5 konkretnych rozwiązań i źródeł finansowania. Jeśli mają być realne, no to po prostu musi być więcej czasu na to. Ja też uważam, że przysłałem posłuchę na Państwa przez minutę 5 konkretnych działań, uzasadnić, które się nie da, ale postaram się. Przede wszystkim dalszy rozwój infrastruktury w celu przyciągnięcia jeszcze większej ilości inwestorów do Grudziądza. Przypomnę, że przy tym bezrobociu mamy najbardziej trwały spadek bezrobocia w całej Polsce Północnej. Kołowie, no ludzie wyjechali, ale... To jest po pierwsze, mówię konkretnie, infrastruktura, żeby było jeszcze więcej miejsc pracy. Dalsza poprawa warunków kultury i warunków rekreacji, żeby się lepiej żyło w tym mieście, bo to nie tylko praca. To jeszcze są inne sprawy związane z życiem w naszym mieście, czyli zintensyfikowanie jeszcze działań kulturalnych i działań rekreacyjnych. Jak Państwo wiecie, na wysokość pensji prezydent nie ma wpływu, to będą pracodawcy, którzy zatrudniają kogoś. Życzę wszystkim jak najlepiej, żeby ta pensja była na poziomie 3000 zł brutto. Oczywiście i rozwój szkolnictwa specjalistycznego. Bo jeżeli do Grudziądza przyjdzie na przykład Energa, to ona zatrudni około 50 inżynierów zajmujących się energetyką, więc oni będą chcieli mieć konkretny kierunek, żeby był rozwijany. Czy te trzy na razie, pięć nie doszedłem. Tak, związanych z tworzeniem miejsc pracy, również w strefie ekonomicznej, trzeba odejść od miejsc pracy najbardziej prymitywnych, ze względu na to, że mamy, dysponujemy Grudziądzanami wykształconymi poza Grudziądzem, którzy wrócą tu tylko wtedy, jeżeli znajdziemy inwestorów w zakresie wysokich technologii, wysoko kwalifikowanych usług i tak dalej. Takich inwestorów powinniśmy poszukiwać. Ale jeżeli naprawdę chcemy stworzyć i jak najszybciej dorobić się tego prawie nieosiągalnego stanu, żeby młodzi ludzie zarabiali tu co najmniej 3000 zł, bo od tego poziomu zaczyna się możliwość jakiegoś normalnego funkcjonowania, prawda? To przede wszystkim powinniśmy stworzyć im optymalne warunki do robienia tutaj własnego interesu. Zanim my im przygotujemy, ściągniemy tu inwestora, który ich zatrudni i daje im te 3000, to pierwsze, co możemy zrobić, to zlikwidować wszelkie przeszkody biurokratyczne, które uniemożliwiają im prowadzenie własnego interesu, chociażby w rejonie Starego Miasta. I tego typu program będziemy realizować. Żeby osiągnąć te trzy cele, bo ja myślę, że to w ten sposób należy to pytanie rozumieć, żeby osiągnąć ten cel, o którym pani mówiła, to na pewno trzeba wrócić do strefy ekonomicznej. Na pewno trzeba rozwijać szkolnictwo wyższe, które dzisiaj tu jest w Grudziądzu. Tak słabe i jeszcze wypuściliśmy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Musimy postawić na szkolnictwo zawodowe. Musi być... Chciałbym stworzyć giełdę pracodawców, żeby faktycznie można było na takiej giełdzie o tą pracę powalczyć i wtedy i zarobki na takiej giełdzie, jestem przekonany, byłyby wyższe. Ale żeby to zrobić, na pewno trzeba powołać radę gospodarczą ze specjalistów, którzy zajmują się dzisiaj Grudziądzem biznesem i tą radę gospodarczą my w swoim programie gospodarczym będziemy powoływali po to, żeby z tym biznesem, czy small biznesem, który dzisiaj w Grudziądzu tak naprawdę został sprowadzony do parteru, a powiem jeszcze bardziej dosadnie, został zniszczony, żebyśmy mogli go z powrotem odbudować. Pani Janusz, odniosę się, rada gospodarcza już jest. Teraz należy rozmawiać z tymi ludźmi po 30 roku życia, tak jak pani mówiła. Ja się przyznam pani, ja nigdy tyle nie zarabiałam. Naprawdę, żaden mój
Moje rozliczenie podatkowe nie opiewało na taką sumę miesięcznie, o której pani powiedziała. Kiedy właśnie w Grudziądzu, bo pracuję od zawsze w Grudziądzu. Kiedy skończyłam 19 lat, rozpoczęłam pracę i zawsze tutaj pracowałam i nigdy nie przekroczyłam tego progu, tych 3000 brutto. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Ja edukację skierowałam techniczną na szkoły średnie. Wyspecjalizowała tutaj osoby odpowiednie, mamy zaplecze, więc nie musimy znowu płacić pieniędzy na infrastrukturę, bo ona już jest. Tak samo w mieście są punkty, z których można skorzystać, trzeba je wykorzystać, a nie budować kolejne i znowu wydawać pieniądze naszych podatników i między innymi moje. Wyższe, bezpłatne, niestety 40+, nie 30+, trudno. Ale jeżeli będziemy zarabiali te 3000, to z pewnością będzie nas stać nawet na te płatne studia. Jeszcze dokończę, bo te 5, tak? Dalej, informacja dotycząca miejsc pracy, gdzie nie tylko w telewizji, gdzie można je wyczytać, ale gazeta powinna wychodzić co najmniej raz w miesiącu. Dalej, fundusze z Unii Europejskiej, przedsiębiorczości. Kolejne pytanie. Proszę Państwa, w jaki sposób miasto powinno wspierać szkolnictwo wyższe w Grudziądzu oraz rozwijać akademicki charakter miasta? Rozpoczyna pan Robert Malinowski. Szanowni Państwo, szkolnictwo wyższe to na dzień dzisiejszy są uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne. Kierowane do wszystkich uczelni propozycje powinny być propozycjami kulturalnymi, propozycjami związanymi ze spędzeniem wolnego czasu po zajęciach. Jeżeli chodzi o jeszcze inne działania związane, powinniśmy ułatwiać to, co jest dla wszystkich, czyli sprawy związane z logistyką transportową, z logistyką medialną, czyli te wszystkie ułatwienia, które pomagają funkcjonować organizacyjnie uczelniom. Natomiast sam zakres nauki i same wsparcie finansowe jest obwarowane przepisami. Urząd może dopłacać, może podpisywać umowy na konkretne programy i konkretne działania. Mówiąc tutaj na przykład o energiach, mogą być jeszcze inne, podpisujemy umowę na wykształcenie iluś tam studentów przez jakiś okres i takie historie możemy wspierać, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Na przykład w tej chwili zainteresowanie jest inżynierami mechatroniki przez dwa grudziąckie zakłady, konkretnie, mogę powiedzieć. Proszę Państwa, tu temat jest oczywiście bardzo szeroki, trudno mi to odpowiedzieć, ale przypomnę tylko, że w 2006 roku mieliśmy podpisane memorandum z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, który wtedy chciał się rozwijać i tworzyć kampus uniwersytecki w Grudziądzu, obejmujący kierunki technologiczne, które chciał się rozwijać. Ten pomysł został całkowicie zarzucony, natomiast na ten temat o dziwo powstała praca, z którą można się zapoznać na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. I sam pomysł polegał na tym, aby któraś z liczących się w kraju uczelni swój rozwój, z najbliższego oczywiście otoczenia, swój rozwój zaplanowała niekoniecznie w swojej głównej siedzibie, czyli w Toruniu czy w Bydgoszczy, tylko żeby zechciała taki kampus zlokalizować w Grudziądzu. Tu oczywiście rola miasta jest już zupełnie zdecydowanie większa, ponieważ miasto może udostępnić tereny, miasto może udostępnić dodatkowe argumenty, chociażby w postaci mieszkań dla kadry, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I tego typu projekt w Grudziądzu był, ale niestety umarł śmiercią naturalną po kadencji pana Roberta Kowalskiego. Proszę Państwa, żeby było wyższe szkolnictwo w Grudziądzu, to trzeba robić tak jak ja. Jak przyszła do mnie do biura wasza pani założyciel i powiedziała, że chce wyższą szkołę demokracji w Grudziądzu założyć, to ja nie tracąc czasu wsiadłem w samochód i pojechałem do Warszawy i robiłem wszystko, żeby ta wasza szkoła powstała. Dzisiaj możemy tutaj siedzieć i słuchać tej debaty. Muszę powiedzieć, że jestem z was dumny i cieszę się, że nie zmarnowałem czasu i że wy dzisiaj możecie tutaj słuchać tego, co my tutaj opowiadamy. Nieważne, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Ale zgadzam się też z tym, co powiedział pan prezydent Wiśniewski. Mieliśmy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zabrakło w budżecie miasta. Wtedy, kiedy wydaje się na otwarcie drogi, na otwarcie mariny po 25, po 27 tysięcy, zabrakło 500 tysięcy, żeby do tego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dołożyć pieniędzy, żeby chciał tutaj zostać. A trzeba było dołożyć więcej, jak była taka potrzeba. Trzeba było dołożyć więcej po to właśnie, żebyście w przyszłości mogli robić to, co pani chciała, zarabiać 3000 zł. Dziękuję. Pani Anna Wiśniewska.
Znaczy, ja myślę, że tutaj trzeba nadal podejmować kroki, aby uniwersytety skłaniały się ku naszemu miastu. Być może wybierać troszeczkę inne kierunki niż niekoniecznie europeistyka. To był temat, którego się nasi Grudziądzanie podjęli, nauczyli. W tej chwili już wiemy sporo o Europie. Myślę, że trzeba podejmować inne kierunki. Wówczas to nasze miasto będzie akademickie. Nie mówimy tutaj, wątpię, żeby student z Gdańska chciał przyjechać do Grudziądza studiować, ale być może jakieś zajęcia poza jego uniwersytetem udałoby się u nas zorganizować. Byłoby to ciekawe. Tutaj pan Janusz fajną podjął tą inicjatywę, że wspomógł tutaj za nas naszą założycielkę. Panie Januszu, tak zupełnie nierealnie, ale do mojej odpowiedzi, ile miała lat wówczas założycielka? Nie pytałem. Więc tak, jest w moim wieku. Wieku. Jak długo ta szkoła istnieje, proszę państwa? Jest to młoda osoba, która podjęła taką inicjatywę i ta szkoła istnieje. W przypadku, proszę państwa, uniwersytetów, bo o takich mówimy, najbardziej nas interesują nie tylko kierunki humanistyczne, ale właśnie techniczne, bo tak jak pani była uprzejma zadać mi pytanie, co zrobić, żeby lepiej zarabiać, na kierunkach technicznych naprawdę zarabia się najwięcej. W związku z tym po prostu istnieje w Grudziądzu w tej chwili Wyższa Szkoła Techniczna z Włocławka. I ona już, po prostu wypuściła pierwszych swoich absolwentów. W związku z tym, jeśli nie możemy sięgnąć do Uniwersytetu Gdańskiego, bo przecież uniwersytet każdy przelicza też swoje koszty, oni też się borykają z naborem do swoich uczelni, ponieważ po prostu ta demografia ich również dotknęła. W związku z tym, że transfer wykładowców, mówimy o pierwszym, przepraszam, że tak użyję takiego sformułowania, garniturze, tak? Po prostu jest bardzo drogi. Trzeba wspierać te, które są w zasięgu naszego województwa. Ostatnie pytanie, skierowane do kandydatów, to zadaję. W ogóle konkursu, jakim było projekcja w telewizji filmu rodzina.pl, wybrałem się na spacer po Śródmieściu. Rzadko mi się to zdarza, ponieważ jestem dosyć zapracowany. Spacerując ulicami Wybickiego, długą, starą, rynek, zobaczyłem jak zwykle budowę drogi, zobaczyłem przynajmniej 50% sklepów pozamykanych, zdewastowanych, popisanych murów. Zobaczyłem stare, odrapane kamienice. Moje pytanie brzmi, proszę o odpowiedź bardzo konkretnie do moich koleżanek. Jaki państwo macie pomysł na to, żeby Grudziądzkie Śródmieście nie wyglądało jak śląskie Fajdony? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja co prawda w minutę to nie będzie bardzo ciężko odpowiedzieć. Ja wczoraj mówiłem na ten właśnie temat na spotkaniu z przedsiębiorcami 2,5 godziny, więc postaram się streścić. Otóż tak, rzeczywiście Grudziądzowi zafundowano przez ostatnie lata, szczególnie dwa, rewitalizację starówki przez likwidację, przez założenie tej części miasta. W związku z tym każdy prezydent, który tutaj przyjdzie w następnej kadencji, będzie musiał natychmiast przedstawić program ratowania Grudziądzkiego Śródmieścia. Ja wczoraj taki program prezentowałem. Przede wszystkim jego głównym elementem będzie pięcioletni program pod hasłem Śródmieście Grudziądza bez podatków. Będzie to związane z tym, że my za wszelką cenę musimy przywrócić Śródmieściu naszego miasta rolę miejsca, gdzie robi się interesy, gdzie ludzie żyją, gdzie ludzie przyjeżdżają i to jest główny składnik tego programu. Ma pan rację, sklepów jest tych, ja już mówiłem tutaj, że ten small biznes tak naprawdę został zniszczony, ale żeby z powrotem sprowadzić tych przedsiębiorców, którzy te swoje większe czy mniejsze, przepraszam za wyrażenie, interesy zostawili, trzeba im to sprzedać i my te pomieszczenia, które wszystkie będą należały, które wszystkie należą dzisiaj do miasta, tym przedsiębiorcom te pomieszczenia sprzedamy. To będzie ich pierwszy zysk, jaki będą mogli po tym trudnym swoim okresie osiągnąć.
Druga sprawa to jest sprawa rewitalizacji tego miasta, ale to związane naprawdę jest z tym, co mówiłem. Jeżeli nie zrobimy wielkiego audytu, jeżeli nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, na czym stoimy, to nie będziemy mogli zaplanować następnych działań w tym mieście. I to jest może w tym krótkim czasie, jaki tutaj jest na tą odpowiedź. To są te dwie sprawy, które chciałbym zrobić na początku. Szanowni Państwo, no, skoro zostały podjęte takie kroki, należy je zakończyć i to jak najszybciej. Można tylko mieć pretensje o to, dlaczego nie zostało to zrobione etapami. W tej chwili mieszkam na Nowym Tarknie, dojazd do pracy zajmuje tyle, ile bym dojeżdżała z Mniszka do tej pracy, proszę Państwa. Robię dwa albo trzy kółka. Mało tego, zaskakują mnie ci drogowcy. Nie wiem, kiedy będzie zamknięta jakaś droga, kiedy nie będzie. Na przykład pokonuję pewien odcinek, trudny, po bruku, wyjeżdżam, u mnie w Tarnie i nie mam gdzie przejechać przez ulicę. Więc tak, no przede wszystkim, tak, to jest smutne. Ja widzę też te pomalowane bloki, no jest tak. Ale proszę Państwa, z drugiej strony przecież nie zawiesimy wszędzie kamer, tak? Poza tym te kamery nie są w stanie odnaleźć ludzi, którzy mają kaptury na głowie. Trzeba znaleźć po prostu dla tych ludzi też jakąś ujmę tych swoich emocji, dlaczego oni malują. No przeważnie są to pseudokibice, tak? Chcą określić, albo młodzi ludzie, którzy w kimś się zakochali i opisują dziwne rzeczy. Trzeba promować to miasto, trzeba robić promocje społeczne, trzeba ich informować o tym. Dziękuję. Proszę Państwa, byliśmy już jako miasto daleko do przodu. Jednakże po prostu inwestycja, która jest tak bardzo potrzebna właśnie też tym ludziom, którzy dzisiaj mają ogromne trudności, ponieważ oni nie mogli spać w nocy, kiedy przejeżdżały tramwaje, szyby trzęsły, drżały w oknach. Niemniej jednak, przepraszam za sformułowanie, ale niechlujstwo prowadzenia tej inwestycji zasługuje po prostu na podkreślenie. Muszę po prostu doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej uporać się z tym, zwolnić mieszkańców, którzy, to znaczy zwolnić inwestorów, którzy chcą posadowić swoje działalności na terenie Starówki i wzdłuż Starego Miasta. Jest wiele ciekawych pomysłów na to, wystarczy pojechać do Olsztyna, jak żyje Starówka. Tam też nie ma sklepów, ale są naprawdę bardzo ciekawe inne po prostu punkty kulturalne, usługowe. Naprawdę w to warto zainwestować, ale trzeba ich zwolnić z podatku. Ja wiem, muszę to dopowiedzieć, pomimo przekroczenia czasu, ja wiem, że nie wszystkie kamienice są prezydenta, ale należy wspierać również właścicieli prywatnych. Dziękuję. Proszę Państwa, Starówki są wszędzie problemem we wszystkich miastach w Polsce i na świecie. Myśmy rozpoczęli przebudowę Starówki od rewitalizacji układu drogowego i tego wszystkiego, co się znajduje pod ziemią, czyli mediów. W następnej kolejności, proszę Państwa, idą budynki. Budynki są i samorządowe, i prywatne. W tej chwili jest dopłata unijna, o którą wspieramy i z banku, i ministerstw, do rewitalizacji budynków prywatnych. Chcę powiedzieć panu posłowi, że nie wszystkie pomieszczenia są na Starówce miejskie, tylko 18% tych pomieszczeń, reszta są prywatne. No i mamy, proszę Państwa, uchwałę o zwolnieniu od podatku tych pomieszczeń, które prowadzą działalność gospodarczą handlową. Radni już to podjęli. Ta uchwała funkcjonuje i zwalniamy od tych podatków. Rzecz w tym, że nie wszyscy właściciele prowadzą w swoich budynkach, to wynajmują, ale taka uchwała już istnieje. Przebudowa głównego układu komunikacyjnego miasta to jest najtrudniejsza moja decyzja. Ja zawsze przepraszałem mieszkańców za to, co tam się dzieje i nadal dzisiaj przepraszam, ale tą trudną decyzję trzeba było podjąć. Trzeba było podjąć, żeby w końcu to nasze kochane miasto było przebudowane i funkcjonowało tak, jak trzeba. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powoli dobiega końca nasza debata. Na zakończenie, już tak zupełnie, że tak powiem, na luzie, chcielibyśmy oddać jeszcze raz głos naszym gościom. No to tak, takie przyjemne pytanie na pożegnanie. Proszę powiedzieć ludziom za nami, dlaczego właśnie na panią, pana warto oddać głos 16 listopada. Rozpoczynamy z panią. Proszę Państwa, wcale nie musicie na mnie oddawać głosu. Idźcie i wybierzcie najlepszego. Słyszeliście nas na tej pięciorze. To jest ta dobrość demokracji, że to wy w tym właśnie dniu macie zadecydować, kto ma być waszym włodarzem miasta. Jeżeli wybierzecie mnie, będę się cieszył. To, co do tej pory robiłem, te wszystkie lata w polityce, kiedy tutaj byłem w Grudziądzu, zawsze starałem się być blisko ludzi i zawsze rozumieć tych, którym działa się krzywda.
nie tylko tych biednych, bo i tym bogatym też czasami krzywda się dzieje. Ale zawsze starałem się być wśród ludzi, pracować dla nich. Przypomnę jeszcze raz, chociażby to, że dzisiaj jesteśmy tutaj z wami, to też jest jakby ten czas, kiedy lubię spędzać z ludźmi i nawet kiedy pytania są kłopotliwe i nawet kiedy czasami tak brakuje czasu, żeby na nie konkretnie odpowiedzieć, to właśnie dobrze jest się spotkać, posłuchać tego, co państwo mówicie, bo to naprawdę, mimo że mówicie głośno, nie wszyscy słyszą, nie wszyscy chcą słuchać. Ja tego starałem się słuchać zawsze. Proszę państwa, chciałabym przekazać, że żebyście państwo nie wierzyli, że teraz nagle partia PO zwolni z was z podatków, bo to jest nieprawda. Po to się je zwiększa na arenach rządowych, żeby móc je wykorzystać później właśnie w samorządzie. Jeżeli będziemy wybierali polityków, którzy są w tej partii, proszę państwa, nie liczcie na to. Nikt was tego nie zwolni. Dziękuję. Głosując na mnie, zdecydujecie państwo również o swojej wygranej, ponieważ to mieszkańcy wygrają, a nie partie. Gwarantuje gospodarność, gwarantuje uczciwość i zarządzanie państwa pieniędzmi w sposób bardzo rzetelny. Przy ogólnej akceptacji gwarantuje również, że państwo będziecie mieli okazję po każdym roku mieć realny wpływ na funkcjonowanie Urzędu Miasta, Prezydenta. Prezydent zawsze z wami, blisko was, na waszych osiedlach, na dyżurach systematycznych. Nie raz w trakcie kadencji, ale przynajmniej raz na kwartał. Szanowni państwo, 8 lat mojej pracy na rzecz mieszkańców, na rzecz Grudziądza spowodowało to, że mieszkańcy od nowa są zakochani w naszym mieście, w tym, co zostało tu uczynione. Moja osoba, jestem tego pewien, daje największą gwarancję kontynuowania pracy na rzecz naszego miasta i największą gwarancję rozwoju miasta. Mówię to na podstawie 8-letnich doświadczeń. Umiejętność współpracy z innymi ludźmi pozwala na szybkie sporządzanie planów dokumentacyjnych, na szybkie rozliczanie się ze środków finansowych i na kontynuowanie tych inwestycji, które są niezbędne dla rozwoju Grudziądza. Jesteśmy już na wyższym etapie. Wszystkie duże inwestycje są zrobione, pozostały cały czas inwestycje infrastrukturalne, ale jest ich coraz mniej. Możemy inwestować i w kulturę, i w rekreację, i w sport, jak również, szanowni państwo, inwestycje rozwijające, pozwalające na rozwijanie czasu wolnego. Myślę, że moja osoba taką gwarancję ma. Chciałbym najpierw zapytać, o jakim mieście była przed chwilą mowa, bo przecież nie o Grudziądzu. Proszę państwa, Grudziądz potrzebuje zmiany i to bardzo pilnej, ponieważ przestarzanie się w tym kierunku, w jakim obecnie jest prowadzony, musi zakończyć się katastrofą. W związku z tym wybierzcie człowieka, który będzie te zmiany gwarantował i który będzie najlepszy. Ja oddaję się do dyspozycji między innymi też dlatego, że dwukrotnie dotąd Grudziądzanie po poprzedniej kadencji zostało mnóstwo, uważam, dobrych, wspólnych, naszych pomysłów, które przez ostatnie 8 lat nie zostały zrealizowane. Namawiam was, żebyśmy zmieniając Grudziądz do wielu z nich wrócili i zechcieli je dokończyć.